Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Podstawy produkcji wyrobów cukierniczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Ciasta kruche są to półprodukty charakteryzujące się różnym stopniem kruchości, którą uzyskuje się dzięki odpowiedniej zawartości tłuszczu oraz technologii produkcji. Zawartość tłuszczu w ciastach kruchych może wynosić od 12 do 90% w stosunku do ilości mąki, jednak najczęściej stosuje się go w ilości 40 do 65%. Spulchnianie ciasta kruchego odbywa się metodą fizyczną i chemiczną. Dodane do ciasta kruchego chemiczne środki spulchniające rozkładają się podczas wypieku, wydzielając substancje gazowe, które spulchniają ciasto. Podstawowe ciasto kruche sporządza się z mąki, tłuszczu i cukru w proporcji 3 do 2 do 1 połączonych w jednolitą masę. Proporcje podstawowych surowców mogą się różnić w zależności od właściwości ciasta, jakie chcemy uzyskać. Zapoznajmy się z przykładowym przepisem na ciasto kruche. Aby uzyskać gładkie, jednolite ciasto bez kryształków cukru, należy podczas jego sporządzania zachować kolejność łączenia składników. Etapy produkcji ciasta kruchego Wprowadzenie do dzieży tłuszczu i cukru oraz mieszanie do momentu dokładnego ich połączenia. Dodawanie kolejno podczas mieszania syropu ziemniaczanego, żółtek, płynu, mleko, śmietana. Mieszanie do momentu rozpuszczenia kryształków cukru, około 5 do 10 minut. Łączenie uzyskanej masy z mąką i środkami spulchniającymi. Mieszanie do uzyskania jednolitej masy. Wałkowanie i formowanie wyrobów. Uwagi technologiczne. Optymalna temperatura dla otrzymania wyrobów dobrej jakości wynosi 19 do 25 stopni Celsjusza. Temperatura przy formowaniu wyrobów nie powinna być niższa niż 20 stopni Celsjusza. Czas mieszania ciasta powinien wynosić 5 do 15 minut. Wałkowanie i formowanie ciasta może być ręczne lub mechaniczne. Rozwałkowane i nałożone na blachę ciasto należy poddać zabiegowi dziurkowania w celu umożliwienia ujścia nadmiaru wydzielających się podczas wypieku gazów. Wypiek należy prowadzić w temperaturze 210 do 240 stopni Celsjusza. Wady i problemy podczas produkcji ciast kruchych. Ściąganie i kurczenie się ciasta podczas wałkowania. Palenie się ciasta. Ciasto mało plastyczne, rwące się podczas wałkowania. Wyroby twarde, szkliste, nadmierne kruszenie się wyrobów, wybrzuszanie się wyrobów i pęcherze, wyciekanie tłuszczu podczas wypieku, kurczenie się podczas wypieku. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.